Opowiem wam, jak dawno temu ktoś zabił we mnie moją wiarę. W jaki sposób odkryłem, że jest coś, co było w kościele od zawsze, ale nikt mi o tym nie mówił. Opowiem, gdzie odszedłem i dlaczego wróciłem. Jeżeli też czasem wątpisz, zostań do końca. To doświadczenie w jakiś sposób może pomóc i tobie. Zapraszam na coniedzielny komentarz o kościele, ideach i sprawach wiary. Marek Miśko, Czuwaj Katoliku w niedzielę. Pierwszy dzień tygodnia. Dzięki za wszelkie okazane wsparcie, przez co jest mi dużo łatwiej przygotowywać dla ciebie to, co widzisz i słyszysz. Jeżeli uważasz, że to, co robię, jest warte twojego zaangażowania, nie krępuj się. Linki do wsparcia znajdziesz w opisie tego filmu i w pierwszym komentarzu. To, co widzicie, to miejscowość Lima. Katedra w Peru i jej biskup. Carlos Gustavo Castillo Matte Solio. Pasterz? Dla mnie zwykły pastor. Rządca, który zda kiedyś sprawę ze swojego zarządu. Czy wolno mi tak mówić? Nie wiem. Ale wiem, że wolno mi mówić prawdę. A to, co widzę, na taką prawdę zasługuje. Tacy ludzie jak on dawno temu zabili we mnie wiarę, którą dzięki łasce Bożej udało mi się z ogromnym trudem wynikającym z mej słabości odbudować. Najpierw jako dziecko, 30 lat temu, młody ministrant, byłem świadkiem, gdy ni stąd, ni zowąd powszechna stała się komunia na stojąco. Do ust, ale na stojąco. Stało się to tak niespodziewanie, jak niespodziewanie przychodzi choroba. Nie potrafiłem tego pojąć i buntowało się we mnie wszystko. Pamiętam, jak bardzo nie chciałem być wybierany do pateny, aby znów szybkim krokiem lecieć za pędzącym kapłanem poza prezbiterium. Wyjaśniano nam to wtedy tak. Jest dużo ludzi, a czasu niewiele. Oczywiście. Był za to czas na 20-minutowe kazanie o niczym i 15-minutowe ogłoszenia duszpasterskie, które spełniały każdą funkcję, ale najmniej duszpasterską. Nic mi się wtedy w tej mojej małej głowie nie kleiło. Mówiono też, że kogoś mogą boleć nogi albo że może mieć chore kolano. Ale ile osób? 100%? 25? 1,5% wiernych może mieć chore kolano? I dla nich? Dla tego 0,5% wprowadzamy te zmiany? Argumenty bywały niedorzeczne. A ja powoli przestawałem wierzyć, że to, w co każą mi wierzyć, jest prawdą. Kolejka do komunii często niewiele różniła się od tej, w której stali ludzie do sklepu czy całodobowej apteki. Z tyłu gadały jakieś baby, w środku ktoś uspokajał dzieci, ci z przodu rozglądali się na boki. Większość nie wracała już do swoich ławek, ale kłębiła się przy wyjściu. Wielu wychodziło jeszcze przed błogosławieństwem. Rozumiecie? Błogosławieństwem samego Boga, a nie księdza. Dlatego na starej mszy podczas błogosławieństwa wszyscy klękają, bo jest to łaska, która spływa z nieba, a nie od księdza, który zaraz pójdzie jeść obiad na plebanie. Powiem wam, że i ja z czasem stawałem się taki jak oni. Stan ten pogłębiło pewne zdarzenie, bardzo pozytywne, ale przez nie nabrałem jeszcze więcej niepewności. Gdy pewnego razu stałem tak w komży i takiej paskudnej plastikowej pelerynce kupionej przez parafię po taniości, zobaczyłem moją ciocię Władysławę, świeć Panie nad jej duszą. Była chora, taka chudzinka, w garsonce w kratę i spódnicy za kolano, w siwych, z rzadka porastających głowę tlenionych włosach. Skarpnie kobieta. Jedna z dwóch ostatnich krewnych, która urodziła się i wychowała na Kresach. To ona mi mówiła o tym, co Ukraińcy robili z nami na wschodzie. Pamiętam, że tak głęboko to wszystko w niej się działo, że w Białym Tygodniu, zaraz po pierwszej komunii świętej, mojej pierwszej komunii, gdy przyszedłem do niej i miałem białą koszulę z podwiniętymi rękawami, kazała mi je odpuścić. Powiedziała, że tak wyglądali Ukraińcy, którzy po mszach podwijali rękawy w cerkwiach i przychodzili mordować Polaków. Pamiętam, że tego dnia ciocia Władysława była podtrzymywana, zdaje się, przez mojego ojca i uklęknęła na zimnej posadzce kościoła.
przed swoim Stwórcą. Wstawała z wielkim trudem, podpierając się rękoma. Bardzo ją bolał. Wszystko działo się z ogromnym przejęciem i szacunkiem. Bóg wie, jaki wielki ból towarzyszył jej przez ostatnie lata życia. A zaraz po niej do komunii przystępowali inni. Młodsi, zdrowsi ludzie, mężczyźni, kobiety, bez refleksji, nie przyklękając nawet. Stojąc. Później po raz pierwszy zobaczyłem komunię na rękę, w Polsce. Gitarowe koncerty na mszy o 11, której unikałem jak ognia. Do tego te oklaski. Oklaski na Golgocie. Tak wszedłem na równię pochyłą, z roku na rok staczając się po niej coraz bardziej. Upadałem dziesiątki razy, by znowu wracać i znowu odchodzić. Do służby przy ołtarzu szedłem zrezygnowany. Inaczej było w dzień powszedni, o 7 rano, przed szkołą. Wtedy ofiarę zazwyczaj sprawował ksiądz Ludwik. Sędziwy mężczyzna, emeryt, który przepełniony był kapłańską godnością. Miał krótko ostrzyżone, uczesane włosy do tyłu, takie siwe. Zawsze nosił ze sobą grzebień i wyciągał, zaczesując do tyłu włosy. I miał też taki nos arystokraty, jak u orła. Dziś miałby pewnie ze 120 lat. Mieszkał wraz ze swoją rodzoną siostrą w bloku, na moim osiedlu. Zdarzało się, że szliśmy do kościoła w centrum miasteczka razem. W milczeniu mówił do mnie Antek. Gdy pomagałem mu ubierać szaty liturgiczne, i to kompletne, z wyjątkiem manipularza, czułem, że biorę udział w czymś wielkim. Na samo wspomnienie łzy cisnął mi się do oczu. Na koniec mówił jako jedyny, po mszy: idźcie, ofiara spełniona. Wtedy po raz pierwszy zdałem sobie sprawę z tego, że chodzi tutaj o ofiarę. Kiedyś, gdy spowiadał przed mszą, z nudów otworzyłem niewielką szafę w zakrystii i zobaczyłem w niej po raz pierwszy przepiękne stare ornaty, welony i kapy. Zupełnie inne niż te, które nosili do ołtarza parafialni księża. Dziwne w kroju, ciężkie, ręcznie haftowane i zniszczone. Zapach z tej szafy zapamiętam na całe życie. Wilgoć, kadzidło i naftalina. Pamiętam, jak zaskoczył mnie i przyszedł wtedy, mówiąc: stare, dobre czasy kościoła. Nie zrozumiałem, co miał na myśli. Dziś wiem. To było tuż przed tym nieszczęsnym czasem, w którym po raz kolejny opuściłem kościół. Nie wiedziałem wtedy, że wychodzę z niego na pustynię, ale z zasianym we mnie na nowo ziarnem. To było ziarno tradycji kościoła, zdrowej wiary, którą przede mną skrywano. Wtedy tego nie znałem. Miało to dopiero we mnie zakiełkować. I chyba padło na podatny grunt. Resztę opowiem wam innym razem. Posłuchajcie, co mówił na ten temat Benedykt XVI. Chrześcijanie, klękając, włączają się w modlitwę Jezusa na Górze Oliwnej. W obliczu zagrożenia przed potęgą zła są oni, będąc na klęczkach, wyprostowani wobec świata, a jako dzieci klękają przed Ojcem. My, chrześcijanie, klękamy przed chwałą Boga i uznajemy Jego bóstwo, a wyrażamy w tym geście także naszą ufność, że On zwycięży. Co mówi prawo? Co mówią przepisy? Na co pozwala ksiądz? A czego oczekuje biskup? Czy to wszystko w tym akurat konkretnym momencie, w tej sytuacji, w tym przypadku, ma jakiekolwiek znaczenie? Gdy ukryty w chlebie jest Twój Bóg, obecny w każdej cząstce, zadaj sobie pytanie, co mówi wtedy Twoje sumienie? I równie ważne pytanie, co mówi Tobie Twój rozum? Na co wskazywałaby logika? Bo nie jest to tylko kwestia wiary. Fides et ratio. Dwa nierozłączne zmysły chrześcijańskie. Bez nich nie jesteśmy w stanie niczego zrozumieć. A na odchodne w niedzielę. Takie to już mamy czas. Jeden biskup powie tak, a drugi inaczej. Chociaż to powiedzenie zazwyczaj stosowało się w przypadku rabina. Kto więc ma rację? Który z nich ma rację? I kiedy ma rację? Może ktoś mądrzejszy ode mnie wyjaśni, jakież to ważne przesłanki, jakie względy natury doktrynalnej, kanonicznej, teologicznej, historycznej czy logicznej przemawiały wtedy, ale i teraz za tym, aby w sprawie tak istotnej i wydawałoby się symbolicznie przecież naglącej wprowadzać jakiekolwiek zmiany w przyjmowaniu Komunii Świętej? Ze względu na to, aby każdy mógł dobrze ten czas przeżyć? Po to, aby człowiek mógł wyrazić swoją indywidualną pobożność? Dlatego, że każdy człowiek ma inną wrażliwość?
żeby człowiek mógł odczuć bliskość Boga? Człowiek, człowiek, człowiek. A gdzie Bóg? Marek Miśko. Czuwaj, katoliku. A jeżeli jesteś zainteresowany lub zainteresowana wsparciem mojej inicjatywy w internecie, możesz postawić mi kawę lub zostać patronem na serwisie zrzutka.pl. Niestety, Patronite ze względu na moje faszystowsko-katolickie poglądy odmówił mi założenia konta. A, bym zapomniał. Właśnie wydawnictwo Fronda przysłało mi książkę Krystiana Kratiuka. Jeszcze nie przeczytałem, pobieżnie przejrzałem, ale obiecuję, że zaraz się z nią zapoznam i w następnym programie co nieco o niej opowiem. Krystian, dzięki. Czuwaj, katoliku. W niedzielę. Pierwszy dzień tygodnia.